Dobrze, niech będzie to. Powstrzymam go. To znaczy postaram się, bo jak widać w ogóle mnie słuchał. Nie, żeby mi było go żal jakoś specjalnie. Nie lubię pedofilów. Właściwie to tylko się domyślam, że nim był. Dobrze, Murphy. Madafako. Idziemy dalej przed siebie. Zmierzając wprost do miasteczka Silent Hill. Najlepiej to mi się cofnął gdzieś daleko i spierdzielał w zupełnie inną stronę. No ale skoro już musimy przejść tą grę, no to go. Tym razem mam ze sobą, co ja mam ze sobą tutaj? To jest ten nieszczęsny Killow, którego tak bardzo nie lubię. Strasznie wolna broń. A w podręcznym menu latareczka. Wow. Masakra. Teraz wszystko jest, stało się jasne. Wszystko widać. Żartuję oczywiście, nic nie widać. O! Odblask jest jakiś. Gdzie my jesteśmy? Vista. O, zerżnęli od Windowsa. Jak to miejsce jest takie jak ten system, to w ogóle wolałbym ominąć to. Nic mi to nie mówi. Jakiś wagonik? Co to jest? Cóż, zobaczymy. Chciałem trochę klimatu wam zrobić. I będę chodził z latarką. Mam nadzieję, że mi teraz tutaj nic nie wyskoczy. Bez jaj nie będę robił lipy. Co to jest za miejsce? Znając moje szczęście, za chwilę mi coś tu wyskoczy. Jest dosyć późno, nie mogę drzeć Reja zbyt. O fuck! Błąd darłem. Dobra, Murphy! Bigo! Bidziada! Boże. No nie, nie wierzę. Po prostu to jest jakaś nieprawda. Tak, tak, mogę sobie machać tym. Po dupie sobie poklepać najwyżej. Muszę pozbyć się tej broni. Jakąś... Ale mi normalnie... Co jest przystojniaku? Gin w końcu. Gdzie jesteś? Szału kamera nie robi w tym momencie. Proszę, o, tam skoczył. Przyjmę go na blok. O, udało mi się chyba. Takim sposobem to mógł pole orać, a nie walczyć z przeciwnika. No ale jejku. No, come on! Cały we krwi już jestem. Ja pierdzielę, co za bezsens. No, kiedyś odwrócę, akurat skacze na mnie. Muszę się pozbyć tej broni. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Nie mogę już. Pick up. Dobra. O, mam coś szybszego. Łom to jest. Dobry łom nie jest zły. Na pewno lepszy niż ten zasrany Killow, którego wolę już nigdy więcej nie używać. Kurczę, nie będę się tak... Skąd ja przyszedłem? Poglądajmy sobie te widoczki. Wszystko tu się świeci. Tutaj chyba nie byłem. Tutaj coś, jakiś kabelek prowadzi. Dwa właściwie. Pewnie będę musiał to jakoś wysadzić. Oh. To nie był orgazm. To było po prostu wzięcie apteczki. Dobrze, że to powiedziałeś, Murphy, bo mi się w życiu nie domyślił. A tutaj coś mamy? Wkurzają mnie te świecące rzeczy, bo... Mam wrażenie, że są one jakieś wartościowe, bądź też do czegoś służą, a tak naprawdę większość z nich to są jakieś zasrane kamienie. Okej, jestem... Welcome to Devil's Pit. O kurde, znowu to dziadostwo! Ale potrafi wyskoczyć w najmniej odpowiednim momencie. A przy okazji rozwaliłem. O Jezus. Pewnie to wygląda, jakbym naprawdę nie wiedział, co robię. Ja wiem, co robię, tylko po prostu... Uwierzcie mi... Ta walka jest tak beznadziejna tutaj. Ocena w dół przez to idzie.
automatycznie. Jak już taki element wprowadzają, to niech jakoś to powinno być. Boom! Aj! Spóźniony zapłonik to miał. Pewnie gdzieś mi zrobiło. A, to mi zrobiło drogę tam, gdzie byłem przed chwilką. Coś pozwiedzał sobie tutaj, może coś się okaże. Za chwilę gdzieś jakaś broń. Minąłem coś. Tak jak już mówiłem, ta gra nie jest na raz. Właściwie inaczej. No jest na raz, bo nie wiem, czy będzie chciał mi się przychodzić drugi raz tylko po to, żeby pozbierać jakieś gówniane obrazeczki, bądź też, nie wiem, jakieś części. Nawet gdyby to była fabuła, to może jeszcze, a to nawet nic do fabuły nie wprowadza. Te takie postcards i te malunki na ścianach. Follow the white rabbit. Dobra, idziemy na dół. Kurde! Dobrze powiedziane, fuck. Dlaczego ich ta tutaj dużo jest? Zobaczcie, o ile... Ała! Ale mi zajebał znowu. Zobaczcie, jak... Jak o wiele łatwiej się tutaj walczy z tym badziewiem, jak mam szybszą broń. Aj, nie mogę! Chciałbym jeszcze mu troszeczkę przyjebać. Nowe miejsce jakieś. Jak to fajnie tu wszystko wygląda. Jak krwawie dosyć ostro. Winda. To jest to, co tygryski lubią najbardziej. Windy w horrorach, które za chwilę gdzieś się urywają. Te dźwięki. Never let go of it. One day you'll see that it's all come together. Może być. Może być. No nie wiem. No nie wiem, czy ja będę się z tego śmiał kiedykolwiek. Osobiście nigdy w życiu nie chciałbym się znaleźć w takim miejscu. Sprawdzał was, z was ktoś kiedyś, czy takie miasteczko jak Silent Hill naprawdę istnieje? Gdzieś tam w Stanach? Kto wie, może jest, muszę zobaczyć. Wygoogluję sobie po tym, jak nagram. Co to jest tutaj? O, dziwka na dole biegnie. Zaraz przy mnie będzie tutaj pewnie jakaś notka. O, to sobie poczytamy. Jutting underneath Cerulean's sky are rocky cliffs where my heart lies. Eyes twinkling with the emerald sphere. My darling left me weeping there. But her shadow can take away these bronze cliffs at the end of the day. Co my tu mamy? Niebo, serce, szmaragd, cień oraz klify. Niebo, serce, szmaragd, cień oraz klify. Ciekaw jestem, do czego to będzie potrzebne. Ale najpierw trzeba będzie pozbyć się wiedźmy. Trzymaj to. Ale słaba zawodniczka z ciebie. Dobra, starczy. Idziemy. Przed siebie. No, to jest ten train. Apteczka użyta. Doszedłem znowu. O! I co tutaj mamy? Przyciski. Przyciski, przyciski. Czy wciskanie na pałę coś da? Nacisnę sobie to. Nacisnę sobie to. Nie, przyciskanie na pałę pewnie nic nie da. A co by było? No tak. Dupa. Mogę tak próbować. A może to... A wiem, o co tu chodzi. To może chodzi o ten wierszyk. Niebo, nie pierwszy jest niebo. Niebo serce. Czyli będzie... Dobra, to będzie tak. Niebo, klif, szmaragd był, później cień i klify. Weszło, ale jaja. Co za beznadziejna układanka. Niebo, szmaragd, cień i klify. No to ruszamy przed siebie. Ciekaw jestem, co tutaj... Co mnie czeka za chwilkę.
To może być wycieczka mojego życia. Czy osobiście się bym przejechał czymś takim? Coś mówi cały czas. Kto to mówi w ogóle? Przecież tutaj nikogo nie ma. Jakieś radio, automat, coś. No flash photography. Dobrze zapamiętam. O, widzę, że jest wokół derem. Teraz przemawia. Ulepszona jakaś. Strasznie tutaj. Brrr, spooky. O kurwę, co to jest? No to się nie rusza, całe szczęście. Wow, ale robi... O fuck, zgasło światło. O, ja pierdolę. O fuck, to się zbliżyło do mnie, ale mam dreszcze. O damn. Patrzcie, to się rusza, jak się... Wow, to było całkiem przyjemnie. Ale jazda. Dobra, przyznaję się, teraz miałem dreszcze. Fajny efekt, podobał mi się, brawo, brawo. Brawo, brawo za takie efekty. Nie trudno mnie tak przestraszyć aż, ale... Ale właśnie coś takiego to powoduje, że... Wow! U góry wiszą brzydale. Teraz tu mogą mi najwyżej skoczyć. Na pociąg. Bo ja i tak nie mogę nic robić tutaj. Roller coaster. Kurwa, skoczył mi tutaj. Break free! Come on, Murphy! Break free! I want to break free! Come on! No puść już already. Puścił. Ciemność. Widzę ciemność. Wow. Jejku, ile tego tutaj jest. Całkiem przyjemna wycieczka. Czyżby to już był koniec? O kurcze. Ale dziwadła. Te stwory wyglądają jak w tym filmie o tych laskach, co schodziły do tych jaskiń. Zejście czy jakoś tak? Bardzo fajny film. Loading screen. I co teraz? Coś długi ten loading screen. Może zginąłem? Albo koniec gry. Gratulacje, właśnie ukończyłeś Silent Hill Downpour. Okrzyknąłbym tą grę najgorszą grę, w jaką kiedykolwiek w życiu grałem. Nie, może i są gorsze. Muszę czytać te tipy, co mi tu piszą. Patrz, mogę punchować, żeby kupić sobie troszeczkę czasu do ucieczki. Pro tip. W końcu, budzę się gdzieś. Ciekaw jestem, co mnie teraz czeka tutaj. Jakaś scenka. O nie. Pani porucznik. A jak ona? You don't have to do this. We should help each other. This place, I don't know what it is or how we got here. One thing I just shut up. What the? Where did you get this? Where in the hell did you get this? I just found it in these clothes. I didn't. Is this some kind of sick joke to you? No, I swear. I don't know what's going on any more than you do. On your knees. What? On your fucking knees. You heartless bastard. You don't deserve to live. You're not fit to walk this earth while good, decent men. I don't know who you think I am, or what you think I've done. Shut the hell up! You think this is funny, don't you? Well, let's see how funny it is with a fucking bullet in your head.
sorry. I can't do it. What the hell are you waiting for? Leave me alone, God damn it! I'm sorry. Laseczka nam się troszeczkę załamała, widzę. Dziwne. Kim ona mówiła? Chodź, porozmawiaj z nią. Chodź ze mną. Jesteś naprawdę głupia, jeżeli chcesz tutaj sama zostać. Hey, maybe if we stick together, we can... Dokładnie. Go away. Dobrze, dobrze, nie krzycz, maleńka, już idę. Kurczę, no. Jej wybór. Założę się, że pewnie pojawi się jeszcze nie raz. Dobra. Staram się nie minąć nic, ale znając moje szczęście, minę coś na pewno. Co tutaj wziąłem? Rureczkę. Miecza mam krótkiego. Gladiusa. Wolę to. Stary dobry łom. Mogę to rozwalić? Nie mogę. Idę do góry. O, coś tutaj. Coś tutaj mi się nie podoba. Wyłączę to. Drzwiczki mi się otworzyły. Co by było, gdyby... Albo nie. Nie ma tak, chcę postukać w coś, czego nie mogę zniszczyć, nie? Albo tak. Zobaczmy. Aj. Wiedziałem. No już starczy, starczy. Spokojnie, wszedłem tylko raz, żeby sprawdzić. No nic. Przejdę tędy? Nie. Nie przejdę. Muszę iść normalnie. Okej, okay, dobra. Dosyć tego kręcenia się przed siebie. Jak tu spokojnie. Milutko. Co to było? Co to kurwa było? Mi się zdawało? Nie, no gdzie mi się zdawało? No było coś. Pick up. Tam. To powinno mi jakoś pokazywać się, co to jest do podniesienia. Coś napierdala tutaj, ale nie wiem. Ale nie wiem co. Oh fuck. To coś jest u góry. Oh. Nice. Jest saving. Dobrze. Coś znowu mogłem podnieść. Nic nieznaczącego oczywiście. Aj, jaka latareczka. Flashlight. Nie pogardzę, nie pogardzę. Weźmy sobie. Mogę użyć jakoś? A wyrzuciłem broń. Na cholery mi latarka, jakby nie mogę broni mieć. Powinienem sobie przy pasie włączyć ją i teraz o. Ej. Tak jak Alan Wake to robił. No gdzie ja mam tutaj teraz iść? Nie ma żadnych drzwi, nic. Wow! Mistrzostwo świata. Dosłownie. Kurde, no tu nic nie ma przecież. A mam dziwne przeczucie, że coś zostawię. Escape from Silent Hill. Obiektywa jakiegoś dokończyłem. Chyba nigdzie nie mogę iść. Jakiś punkt widokowy tylko. I mamy zejście na dół. Skorzystamy sobie z niego. Odblokowane osiągnięcie. Going off the rails. Pięknie. 10G. Jest mgła. To już jest źle.
Cały czas ten devil spi zesrany. A co tutaj jest? Łopata? Nie chcę łopaty. Jakiś kot. I skąd ja mam wiedzieć, co ja mam tutaj wcisnąć? Na pałę to wpisałem, żeby nie było. Jaki bezsens. Czy ja mam tutaj coś napisane? Nie. Mam znaleźć drogę do miasta, mam się wydostać. Mam iść ścieżką na dół. Ale mi też... Kurczę. Wiecie co, zwątpiłem teraz. Czyżbym musiał się cofać? Demet. O, nie lubię tego. No dobra, cofnijmy się może do góry z powrotem. Coś może ominąłem. Ale mam nadzieję, że nie no, za daleko nie mogłem nic ominąć, bo... Co to jest pi... Oj, podniosłem kamlota jakiegoś pierdolonego. Do góry. Myślałem, że tą tabliczkę mogę ściągnąć. Właśnie, jakąś mapę bym chciał coś. Tu coś wisi? Devil's Pit? Nie. Tam nic na pewno nie ma, no przecież. Skąd ja mam wziąć ten szyfr? Czy ja w ogóle muszę to otworzyć? Co tu? O, cicho, coś tu jest. Jaki bezsens, no. Przeszedłem cały budynek. Szałas właściwie. I nagle znajduję mapę do Silent Hill. Devil's Pit Stop. Nic więcej. Jestem gdzieś mniej więcej tutaj. A jakiś duży obszar to nie jest, ale... Będzie co zwiedzać zapewne. Pokręcę się jeszcze troszeczkę jak mucha w smole. Ale przecież tutaj naprawdę nic nie ma już. Jedynie radio tam, które grało już. No niestety, w takich grach to właśnie to jest to, że trzeba się czasem cofać. A żeby kolejni oglądając materiał nie musieli tego po mnie robić. Bo oglądną wszystkie moje błędy, które robiłem, popełniałem w trakcie. Nie no, przecież nie będę latał w kółko tutaj. Idę z powrotem. Zresztą wszystkie właściwie ważniejsze punkty się świeciły. Myślę, że ciężko coś ominąć tutaj. Chociaż nigdy nie wiadomo, prawda? Kurczę. Nie! Znowu to samo, w tym samym momencie. Zaczarowane miejsce. O, no to teraz gdzie się znajdujemy? Pewnie wchodzimy do Silent Hill. W końcu. Siekiera jest. Może być dobra. Dobra. Rozwalę to. Nie mogę tego rozwalić. Za mocne to jest. Dobra. Pozostało nam jedynie przejść i iść przed siebie.